Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Ja bym nie pamiętał po raz, który jestem w Głowicach, ale do Waszego, tak, chyba czwarty raczej. Przedtem było w restauracji, proszę Państwa, jak zwykle na spotkaniu autorskim autor, czyli moja skromna osoba, mówię na temat książek. Są to książki, niektóre już może Państwu znane, ale są trzy całkowicie nowe. I później oczywiście będę starał się odpowiadać na pytania, bo taki jest sens spotkania autorskiego, że to czytelnicy mają prawo zapytać autora. Ja piszę także do Gazety Polskiej. No teraz gazeta zmieniła szatę swoją graficzną, ale zostałem na ostatniej stronie. Od 6 lat tam piszę i dobrze się czuję, bo mam wolność, czyli mogę napisać co chcę na tej ostatniej stronie. Oprócz tego piszę do Gazety Polskiej codziennie we wtorki, w zależności od materiału, jaki się ukazuje. No i prowadzę swoją stronę internetową pisakowicz.pl, gdzie prowadzę swój blog, poszczególne działy, no i także dla innych portali, dla Prądyt, Pronda.pl, Polityce.pl, no i kilka innych jeszcze. Także mam co pisać. Natomiast z góry mówię, że na co dzień zajmuję się absolutnie innymi sprawami, bo prowadzę Fundację imienia świętego brata Alberta. Tutaj najbliższy ośrodek nasz to jest Sosnowce. Ja wiem, że nie ma takiej wielkiej przyjaźni pomiędzy Słowicami a Sosnowcem, czyli Śląskiem a Zagłębiem. Ja wiem, zostałem wykształcony w Sosnowcu, co to są gorole, co to są anysy, brynica i tak dalej, no, ale ja jestem człowiek wolny, nie jestem związany regionem, natomiast prowadzimy tam rzeczywiście od przeszło 20 lat ośrodek dla dzieci niepełnosprawnych. Dzisiaj wszystkie książki, które są rozprowadzane, to są cegiełki na rzecz fundacji. Całkowita ta cena idzie na fundację. Między innymi w tym Sosnowcu też prowadzimy remont. Także jak ktoś nabędzie książki, to wie o tym, że to idzie całkowicie na zbożny cel. Proszę Państwa, tematem wiodącym w tym roku moich publikacji jest 70. rocznica ludobójstwa na Kresach Wschodnich. Popularnie się mówi rzeź wołyńska, ale to nie jest właściwa nazwa, bo ludobójstwo to jest pojęcie historyczne i prawdy, które dotyczy zagłady całego społeczeństwa albo części tego społeczeństwa. Spotykaliśmy się w historii z takimi już ludobójstwami. Pierwsze znane, opisane 100 lat temu, to jest ludobójstwo Ormian w Turcji, gdzie wymordowano Ormian tylko dlatego, że byli chrześcijanami, około 1,5 miliona osób. Później świat to zlekceważył, no i w czasie II wojny światowej mieliśmy do czynienia z kolejnymi ludobójstwami. To jest oczywiście Holokaust Żydów, ale także ludobójstwo na Słowianach, na narodach innych, które uznano za podludzi, Cyganów, Romów. No i także w obecnych czasach mamy do czynienia z ludobójstwem. Jest wiele krajów, gdzie dzisiaj się zabija chrześcijan tylko dlatego, że są chrześcijanami. No tak akurat się składa, że nasz ukochany premier pojechał do Nigerii. Ja jestem ciekaw, co się upomnił o chrześcijan. Przecież Nigeria, o czym bardzo mało się mówi, jest krajem, gdzie masowo morduje się chrześcijan. Chrześcijaństwo tam trafiło dzięki misjonarzom, też Polacy tam są misjonarzami, a muzułmanie przeprowadzają straszliwe pogromy, podpalają kościoły, także w czasie świąt Bożego Narodzenia czy Wielkanocy. No więc nie tylko zresztą to się dzieje w Nigerii, w Indiach, w krajach muzułmańskich. Egipt, Irak, a także Korea Północna. To tak na marginesie, tylko zrobię taką dygresję, że proszę Państwa, to sobie trudno wyobrazić, że na kuli ziemskiej jest
państwo, które jest jednym wielkim obozem koncentracyjnym. Teraz słyszymy o Korei Północnej, bo ona tam na zasadzie, że jak jest mały taki piesek, to głośno szczeka i straszy wszystkich naokoło, ale to jest kraj, gdzie cały naród jest totalnie zniewolony, gdzie chrześcijaństwo jest wyrżnięte. Więc takie ludobójstwa różne w historii były i są niestety. Jednym z tych ludobójstw jest zagłada Polaków na Kresach Wschodnich. Ja już kiedyś na ten temat mówiłem, ale to tylko streszczę i podeślę do książek, że Polacy w czasie wojny ginęli z rąk Niemców i ginęli z rąk Rosjan. Ale też trzecia grupa, nie taka znowu mała, bo ponad 150 tysięcy, to są ci, którzy zginęli z rąk nacjonalistów ukraińskich, z ukraińskiej powstańczej armii i SS Garnizon. I tu sobie pozwolę zaprezentować kolejne wydanie moje, Wznowienie. To jest, ono jest takie samo, Przemilczane ludobójstwo na Kresach Wschodnich. Druga książka, która jest całkowicie nowa, gdzie poruszam tematykę w ogóle Kresów Wschodnich, to jest Nie zapomnij o Kresach. Ta książka jest pisana głównie z myślą o ludziach, którzy nie mają relacji kresowych, którzy może nie do końca wiedzą, co to są Kresy, skąd się tam Polacy wzięli. Więc ja tu szczegółowo opisuję w takich trzech działach. Pierwszy dział, no to jest właśnie to ludobójstwo. Więc piszę nowe fakty, to co mi się udało zebrać. Drugi dział to są w ogóle różne ciekawostki o Kresach Wschodnich oraz to, że dzisiaj trudno mówić o historii czy literaturze w Polsce, jeżeli by się Kresy odrąbały. Jak mam często spotkania w liceach, no to się pytam młodzieży, nie zawsze młodzież wie, ale próbuję to wycisnąć z nich. Na przykład, no po kolei, no gdzie się urodził największy nasz wieszcz narodowy, Adam Mickiewicz? No to młodzież tam wie, Nowogródy, czyli tereny kresowe. Juliusz Słowacki, no to jest krzemieniec na Wołyniu, właśnie tym Wołyniu, który później tak został straszliwie wymordowany. Także we Lwowie bardzo wielu pisarzy. No i nieraz lubię taką zagadkę zadać, może Państwu też zadam. Jak we Lwowie urodził się pisarz, który pisał po polsku, ale który został przetłumaczony na prawie 80 języków. Jest najbardziej znanym pisarzem polskim na świecie. Już nie żyje, a jak się nazywa? Stanisław Lem. Stanisław Lem, no proszę bardzo. No bym dał piątkę czy szóstkę. Znowu do mężczyźni coś tam czytają science fiction. Tak, urodził się w spolonizowanej rodzinie żydowskiej w Lwowie, to istnieje ta jego ulica, znaczy kamienica, gdzie się urodził, była w Krakowie. Więc jeżeli się komuś kojarzy na zachodzie Lwów, to się właśnie kojarzy ze Stanisławem Lemem. Trzeba o tym pamiętać. Ale tam się też pisarz świetny polski urodził, Herbert czy Adam Zagajewski, który żyje. Później są inne dziedziny, no na przykład film. No przecież wszyscy oglądali Czterech Pancerny Ipsa, tak? Wszyscy znają na pamięć. Tak? Teraz już słyszałem, że już pokolorowali ten film i dalej telewizji zleci. Ja nie mam telewizora, nawet nie wiem czy leci, ale słyszę, że tak. No tam jest taka bardzo piękna aktorka, Pola Raksa, no gdzie się urodziła ta Marusia filmowa. No koło Grodna, czyli też tereny białe. W tych samych rejonach urodził się najlepszy polski piosenkarz i kompozytor powojenny, czyli Czesław Niemen. No on się tak nie nazywał, nazywał się Czesław Wydrzycki, ale śmiali, on głośno śpiewał, śmiali się z niego, ale się Wydrzycki wydzierał. No więc sobie zmienił nazwisko na Niemen, a skąd? No bo tam płynęła ta piękna rzeka Niemen i on przyjął to nazwisko. No jesteśmy na Śląsku, gdzie wiadomo, kluby sportowe, piłkarskie są tak samo ważne jak kościoły i koparze. Ale w całym szacunku do Śląska to pierwsze kluby polskie nie powstały w Chorzowie czy w Zabrzu, czy nie w Warszawie, nie w Krakowie, w moim rodzinnym mieście, ale w Lwowie. Trzy najlepsze kluby przedwojenne to była najsłynniejszy Pogoń Lwów, Czarny Lwów i Lechia Lwów.
No i Górski oczywiście, czy Stadion Narodowy, gdzie na razie Polacy przegrywają tam w Warszawie, nosi imię Lwowiaka, czyli właśnie Kazimierza Górskiego. To moglibyśmy w nieskończoność wymieniać, a nawet ze współczesnej historii. Anna Walentynowa, tu właśnie pisze o Annie Walentynowej. No przecież my ją znamy jako Sułtuńcową z Gdańska, ale ona się urodziła na Wołyniu, w Równym, polskiej rodzinie. We Lwowie się, no już nie mówię o innych bohaterach narodowych, Piłsudski, Kościuszko, no i moglibyśmy wymieniać tutaj w nieskończoność. Dlaczego to opisuję? Bo chcę, żeby właśnie młodzież i ludzie wiedzieli, że się nie da mówić o kresach, jeżeli o literaturze, kulturze, piłce nożnej, jeżeli się do kresów nie odwoła. A trzeci rozdział to są Ormianie, dlatego że jestem duszpasterzem Ormian katolików, również tu na Górnym Śląsku. I piszę, skąd się wzięli Ormianie, jest nawet rozdział Ormianie na Górnym Śląsku, czyli pokazuje, skąd się wzięli w tych rejonach, głównie w Bytomiu, Zabrzu i Gliwicach po wojnie. Tam jest jedyny kościół na ulicy Mikołowskiej, gdzie odprawiam co drugą niedzielę. Więc to są też ciekawostki nawiązujące do historii Górnego i Dolnego Śląska. To jest ta generalnie tematyka, która dotyczy Kresów Wschodnich i ludobójstwa. Dla mnie bardzo ważna. Niemniej jednak do tej samej tematyki wracam w wywiadzie Rzece, chodzi mi tylko o prawdę. Ta książka rok temu została wydana, została wściekle zaatakowana za dwie strony, gdzie napisałem o homoseksualistach, no, tak jakby ich nie było w ogóle. Jakbym Amerykę odkrył, że są. No i okazało się, że tam wiele innych rzeczy zostało rzuconych w bok, tylko te dwie strony okazały się tak strasznie kontrowersyjne. Niemniej książka jest podzielona na 6 rozdziałów. Idąc od końca do jeden z tych najważniejszych rozdziałów, to jest właśnie znowu o Stepan Bandera, czyli skąd się bierze kult zbrodniarzy na obecnej Ukrainie, a więc w obecnych czasach dzisiejszych. Drugi rozdział to też właśnie o liturgii ormiańskiej, jak wygląda msza, skąd się wzięła i tak dalej, ale pisze o współczesnych sprawach. Oczywiście to jest moja prywatne wypowiedzi, nie są to prawda objawiona. Mam swoje zdanie na temat polityki, swoje zdanie na temat wydarzeń w Kościele, ale o co chodzi? Chodzi o to, żeby rozmawiać, żeby po prostu dyskutować na pewne tematy. Nie ma nic gorszego jak zamiatanie pod dywan i wtedy żadne problemy nie są rozwiązane. Jeszcze o dwóch książkach powiem. To jest Moje życie nielegalne, to jest wznowienie mojego wydania wcześniejszego w innej szacie o prawie innej szacie graficznej, a to jest dokładnie ta sama książka, gdzie oczywiście pisze o Solidarności, o latach 80. Teraz za parę dni będzie rocznica w Krakowie, 25. rocznica strajku w Nowej Hucie, strajku, jak tam doszło, byłem kapelanem na tym strajku. Ale piszę też o osobach niepełnosprawnych, dlatego że to główne moje zajęcie, czyli opieka, fundacja prowadzi 30 domów na terenie całej Polski, które piszę o losach osób niepełnosprawnych. I również osobom niepełnosprawnym, a także sylwetką osób, ludzie dobrzy jak lew, to jest podobizna na święty Bratalder. Z góry mówię to Bratalder, a nie ja, bo tutaj nie wszyscy uwagi. Ale proszę zauważyć, że tu Bratalder ma niebieskie oczy, a ja mam, nie mam takich, tak z góry wiadomo, że to nie ja. Ta okładka jest właśnie tak komentowana. Opisuje 75 postaci, ludzi bardzo szlachetnych, związanych z różnymi rejonami Polski, w większości już nieżyjących, którzy działali na rzecz niepełnosprawnych. Tu na przykład jest jedna, są kilka postaci ze Śląska, między innymi wspaniała postać biskupa Czesława Domina, o którym może słyszeliście na pewno chyba, działalność jego charytatywna, opisuje, jak go poznałem, co on zrobił. Śliczna postać. Myślę, że dzisiaj, gdy gościu tak nieraz jest atakowany, to nie wszyscy są tacy, co są kontrowersyjni. Są tak właśnie kryształowe i wspaniałe postacie, jak ten Czesław Domin. On się urodził w Michałkowicach. To jest obecnie Siemianowice chyba śląskie.
No, na tym ja opisuję tą całą jego historię życia. Też był taki nieznany może dla większości ojciec dziecka niepełnosprawnego, Tadeusz Kaszper, który się urodził w Katowicach z kolei, który pokazuje na jego przykładzie ojca, któremu syn się pracownik Uniwersytetu Śląskiego. Urodził się syn niepełnosprawny. On całe życie później temu synowi poświęcił. Ale kiedy już oddałem tę książkę do druku, nastąpiła tragedia w Smoleńsku. I to już nawiążę w ostatnich zdaniach do wczorajszej uroczystości. Na pewno, jak Państwo wiecie, wiele tych osób, co tam zginęło, były to osoby bardzo zasłużone dla Polski z różnych opcji politycznych. Ja osobiście znałem 9 osób z tej grupy. To były osoby, które w ten czy inny sposób były związane z osobami niepełnosprawnymi. I dodałem do tej książki 4 sylwetki osób z tej tragedii, mnie szczególnie blisko. Jest to pierwszy trzech Januszy. To jest Janusz Kochanowski, rzecznik praw obywatelskich. Tu jest jego piękne zdjęcie, kiedy odbiera medal świętego brata Alberta, który bardzo dużo zrobił właśnie dla niepełnosprawnych, ale też w wielu innych dziedzinach życia. To jest według mnie szalenie też niedoceniona postać. Tytuł jest Człowiek renesansu, dlatego że on miał ogromne, szerokie zainteresowania. Tak nie ukrywam, że tak sobie raz myślałem, że gdyby tego typu ludzie jak Kochanowski, kiedy on jeszcze żył, bardziej byli zajęli się też sprawami rządowymi czy politycznymi, to byliby to naprawdę autentyczni liderzy, mający ogromną wiedzę, wrażliwość na sprawy społeczne. Drugi Janusz, no, którego znałem 35 lat, to jest Janusz Krupski, ojciec 7 dzieci, niektóre te dzieci chrzciłem do pierwszej komunii, przygotowałem działacz opozycji demokratycznej. 2 dni temu byłem w Warszawie na premierze filmu pod tytułem Niepodległy, właśnie o Januszu Krupskim. Jeżeli gdziekolwiek Państwo ten film znajdziecie, bo on później będzie w sprzedaży, warto poznać. Jeszcze za jego życia nakręcono duże fragmenty. Był prześladowany, był między innymi porwany przez słynnego kapitana SB Grzegorza Piotrowskiego, który później zamordował Popiełuszkę. Jego polano takim kwasem żrącym po plecach Krupskiego. Później był wiceprezesem IPN-u, ministrem do spraw kombatantów, ale ja go znam wszystkim właśnie jako ojca rodziny. No, wspaniała postać. Trzeci Janusz, no to jest Janusz Kurtyka, którego ja poznałem jako jeszcze studenta historii, kiedy działał w Nowej Hucie. Później się przyjaźniliśmy. No i szef IPN-u opisuje tu całą historię. No, był straszliwie atakowany głównie przez Gazetę Wyborczą, za to chciałem dosłownie wdeptać w ziemię. Naruszano jego godność osobistą i wiele innych rzeczy. I czwarta postać już generał Bronisław Kwiatkowski, bo bardzo mało się mówi, nawet przy tej ostatniej tragedii, rocznicy. To jest jedyny przypadek w historii, że zginęli wszyscy dowódcy. Proszę Państwa, nie ma takiego przypadku. Te wojny krwawe, ale nie było tak, że wyginęli dowódcy wszyscy. Nie? No nie, nieznany jest taki przypadek. Na pewno w współczesnej historii takiego nie ma. Zginęło 8 generałów w sumie. Ja zdałem jednego Bronisława Kwiatkowskiego, Czerwone Berety. Człowiek no niesłychanie skromny. Jak go poznałem, to nawet nie wiedziałem, że jest wojskowym, a co dopiero generałem. Taki skromny człowiek, szczuplutki. Był tak zwanym 4-gwiazdkowym generałem. Najwyższy stopień, jaki natowski, różne misje w Afganistanie, w Iraku. I to było najwyższe wstrząsające, że on tuż w dniu katastrofy był na miesiąc przed emeryturą. Miał skończyć 60 lat w maju i definitywnie szedł na emeryturę. Co więcej, jak zostałem, no to mi mówił, że w styczniu mniej więcej, że mnie zaprosi w maju, bo będzie msza, będzie pożegnanie i on wreszcie rodzinie poświęci czas. No i nie doszło. Miesiąc zabrakło do tego, do tych 60 lat. Fundacje, gdzie pracuję, są
pańskie, które przypominają te 9 postaci. I myślę, że warto pamiętać też o tych osobach, bo to naprawdę było dużo bardzo ciekawych postaci, nieznanych od wielu innych stron. A to byli przecież ludzie bardzo wartościowi. Także te biografie tutaj są również tej siostry.